Well, no getting back up that way. Witam. Teraz zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdyby Poppy Playtime, ale strzelanie? Dear oh my, you seem to be stranded in the basement. How do I get out of here, Ricky? Oh, haven't a clue. Never come down here myself. Why? What's got your overalls in a knot? I'm trying to get to the roof. The roof? Look, you gotta give up this nonsense about the antenna. Looks very bad. Very unprofessional. It's my job. Look, Gordy, I know our routine's a little rough, but don't judge a show by its pilot. Incidentally, I would hide again. What is it this time? Well, Ray, of course. He's the best sort of monster janitor thing, but doesn't like it when people intrude on his territory. Tends to get a bit grouchy. One might say, assault happy? Great. Are all of you puppets crazy? Well, Ray has always been a little grouchy, even before the shutdown. That's why they moved him down here. Only way out is by elevator, and he can't figure out how to use the buttons. Didn't help, though. He goes through the pipes. Elevator! Got it. To jest pistolet. To jest pistolet. Gdzie ja idę? Gdzie ja poszedłem? Tam coś było. Co się dzieje? Ja się może najpierw wrócę. Magazyn. Widzicie, że magazyny? Wow. Duct tape, helpful locks. To jest Resident Evil. To jest Resident Evil. Spodziewałem się podróbki Poppy Playtime, naprawdę. A to jest Resident Evil. Looks like it needs power. Potrzebujemy mocy. Trzy? O, don't fall. Nie wiem, gdzie ja idę. Co się dzieje? Nie mamy mapy. Token, half relax. It's locked. Ricky with friends. Fools. Huh? Pick up. Okay. Oh, it said co to jest? Shells. Sewers. O, mapa. Kwadrat plus 2, trójkąt minus 1. Co? Same. Co? Tu trzeba płacić za... Albo czegoś nie rozumiem, albo... Jeszcze tu miało mnie nie być. Jeszcze raz jeszcze... O, nie. Ale to jest stresujące trochę. Ale te... Co to uderza? Co tu się dzieje? To coś jest. Co jest? Jeez, that gave me a scare. What was that? Looks like part of it's missing. Mogę coś stąd wziąć? Nie wiem, co gdzie. O, kurde. O, nie przodu, przodu, przodu. To była bardzo słaba decyzja. No, hajs. Let's get ready. Yo!
Ale teraz będzie one-shotowanie. Idziemy tu. A nie, to jest początek. A tam jeszcze coś jest. Ale ja się gubię. Metalowa część. Wiem, gdzie tego użyć. O nie, 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 tędy nie idziemy, bo zaraz dostaniemy łeb. Okej, dokładnie tutaj chcieliśmy przyjść, dobrze pamiętam. Nie mam w biegu nowości. Power source. Co? Cześć. Co? Nie ten przycisk! Co? Nie chcę do tego pokoju więcej zaglądać. Teraz tak, mamy tą część. I idziemy tam do tej maszyny. To chyba było tu? Kwadrat, trójkąt, kółko. A tu były drzwi. I teraz tak. Kwadrat to jest plus 2, trójkąt to jest minus 1, a kółko to jest plus 6. Zrobię sobie tego zdjęcie, bo jestem zbyt leniwy, żeby to sobie gdzieś spisać. A zbyt głupi, żeby to zapamiętać. I teraz tak, potrzebne nam jest 3. Więc zróbmy kwadrat, czyli plus 2, minus 1. Okej, mamy kartę. Mamy 3. Teraz potrzebny jest nam x, czyli 10, czyli to będzie 6. Będziemy mieli x. A teraz tak. Nie ma być 9, tylko co? Tylko ma być 7? Nie wiem, co mam tu zaznaczyć. 7 to będzie plus 6, plus 2, czyli wyjdzie 8, minus 1. O! O, to się otworzyło. A na to wychodzi, że chyba na razie kończę i widzimy się w następnym odcinku. Naprawdę dobra gra. Spodziewałem się naprawdę podstawowego. Idziesz do fabryki z zabawkami i nagle się zabawki okazują mordercze i się gra urywa w cliffhangerowy sposób. A dobra, to ja jeszcze idę się cofnąć tam zapisać, bo save'y są jak w Residentach przy maszynach do pisania. A ja się z wami żegnam. I widzimy się w następnym odcinku. W następnym odcinku My Friendly Neighborhood. Moje przyjazne sąsiedztwo. A jak coś, to totalnie zapomniałem, w tą stronę była maszyna z save'ami i poszedłem w totalnie złą stronę.